Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3, Dziki Gon. I dzisiaj oczywiście się zajmiemy... Oczywiście to misja co w poprzednim odcinku właśnie zaczęliśmy ją. I dzisiaj pewnie już sobie ją zakończymy. Z tym myśliwym właśnie. Ale to coś się narobiło. Jeden leżał tam, pod pinkiem. Z głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. No dobra. Tak. Ziemiaż ciemna od zakrzepłej kryi. No dobra, to już wiemy tak mniej więcej co tu się porobiło. Trochę niefajnie. Ilbert, coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Biwa? No, nic nie ma już. Zając? Nie chcę zająca, nie. Kurde, gdzie to coś jest? Bo ja tego za bardzo nie ogarniam też, powiem wam szczerze. Zbadaj miejsce. Zaraz, chwilę. Bo my robimy to, no. To zaraz, zakończyliśmy dopiero... Aha, tylko to, no dobra. Sugerowany poziom trzeci. No ale to też jest chyba na trzeci poziom przecież. Co nie? Ja nie ogarniam tego, powiem wam za bardzo. Co mam tu jeszcze znaleźć tak ciekawego? Zbadaj miejsce. Kurde! Co za głupi kot, będzie kable gryzł. Dobrze, że go wygoniłem teraz. Wyjdź mi stąd! Kiciuś! Wyjdź mi stąd. I teraz nie mam czasu na zabawy w pieruny. Ale nie takie, wiecie, no, tamtego, ale... Żeby się z kotkiem pobawić. Na razie nie mam czasu, później. Ale mniejsza o to. Tam. Może tu coś jest jeszcze. Ale nie, tu chyba nic nie ma takiego ciekawego, kurde, będzie mnie tu drapał zaraz za... Tu coś powinno być, bo tu nic nie ma w pieruny. No ludzie. Bez przesady już. Jak ja mam to przejść? Kurde wy... Pindzielej mi stąd. No ludzie. Nie ogarniam tego, powiem wam szczerze, za bardzo. Zaraz, tu coś nam pokazuje, tylko... Co? Pytanie. Nie wiem właśnie. Kurde. Coś tu każe zrobić, tu ona gdzieś na połowie tego, to ja... Tego właśnie nie wiem. Kurde. Bo tutaj ten biwak, czy co to tam, nie, to jest, to nie jest biwak, tylko ten, ognisko w pieruny, ludzie. Tu coś każe nam zrobić. Nie ogarniam tego, powiem wam szczerze. A właśnie, gdzie w ogóle mamy iść, przede wszystkim? No tutaj, no. Tu mamy poboczniaki, tak? Zapytać zielarkę o szakłak. To mamy już trzy zadania tutaj. Do zrobienia, oj, sorry. Oj, Boże. Kichać mi się chce samego rana już.
Okej, dobra. Tu mamy tak. No ten, kurde. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle w tej misji nawet. Nie wiem. Nie ogarniam. Tu coś każą zrobić, tylko pytanie co? No zbadaj. No ludzie, bez przesady już. Gra się zbugowała? No ludzie. Może się zbugowała, ale wątpię. Nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Trochę dziwne to jest, powiem wam szczerze. Zrobimy sobie to może. Kurde. Jak mi się kichać chce, Jezu, sorry za to. Ale nie wiem co jest. Dobra. Lecimy do tego. O kurde. Odpocznij. Kurde. Ja pierdzielę. Nie mam żadnych chusteczek. Ah, fuck. Dobra, nieważne. Mniejsze o to. Dobra, lecimy do tego. Do tej zielarki całej. No dobra, okej. Sorry za te kurde kichania, ale nie wiem co jest. Nie wiem co jest. No ale cóż. O, tu i już? Wow. Ojoju, jak to szybko, wow. Co ja wziąłem? What? Oj, przepraszam, że tak wbiłem z buta. Ale muszę się sobie zapytać coś. O. Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten... czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. O jest, ten nos głupi mój. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Znaj szakłak na dnie rzeki, posiłkując się... No ale dobra, okej. Kurde. Okej, Znaj szakłak na dnie rzeki. Okej, tylko pytanie gdzie to jest? Daleko, daleko czy blisko? Tutaj. Jak to na dnie rzeki? Okej, dobra. Chodź, płotka. No chodź tu. No chodź, płotka, kurde, na co tu czekasz? No.
Chodź tu do pana swojego. No, dobry koń. No okej, dobra, lecimy. Za dużo jadła śliwek do tego. Z drugiej strony mnie to nie obchodzi, co ty tam jadłeś, że cię brzuch boli. Nie interesuje mnie to za bardzo, po pierwsze. Okej, daleko jeszcze? Już niedaleko, fajnie. A, tu tutaj przy tej rzece. Okej, fajnie. Tak myślę sobie, że na razie zrobię sobie tę misję. Nie wiem, ile nam to zajmie jeszcze, tak mniej więcej, nie wiem. Trudno powiedzieć mi jeszcze. Łotka, nie tak szybko. Nurkuj. Co to jest oto? Aha, szakłak. Kurde. Dobra, okej. Spacja. Okej, pięknie, fajnie. To chyba już mamy, co nie? Ten szakłak, fajnie. Tylko z tym, kurde, miejscem jest trochę problem, powiem wam szczerze też. Bo nie wiem, jak to zrobić. A zaraz spróbujemy sobie, spokojnie, moi drodzy, spokojnie. Trochę mnie tu, kurde, klatki spadają, ale co tam. A co tam. Piekielnik grzmi o oki. A! Serio, to jakaś baba była? Ja cię kręcę, kurde. To teraz trzeba będzie zrobić. Ale kurde, jak ja mam to zrobić, bo ja tego nie ogarniam w ogóle, powiem wam szczerze też. Gdzie ty jesteś, płotka? Tutaj. To chodź tu. No dobra, pojedziemy jeszcze raz. No pojedziemy konikiem jeszcze tam do tego samego miejsca. Zobaczymy, może mi się uda teraz, ale... Nie wiem. Nie, bo kolejna misja, której w ogóle nie ogarniam, powiem wam szczerze. Ale zaraz spróbujemy, spokojnie. Nie. Od teraz Derwan. Cisza na morzu, cisza w komnacie, cesarz, empyrnarum. O Jezu, ale te dzieci mają teksty, no kurde. Dobra, tutaj to było w tym miejscu, czy jak to było? Ja tego nie ogarnię, powiem wam szczerze też, znowuż. Ale zaraz spróbujemy jeszcze raz to przejść. Jakoś. Mamy 11 godzinę w grze, wow. Fajnie. Dobra, no jesteśmy, no i co mi? Nie tak szybko. I co mam teraz zrobić tutaj, no kurde. Zbadaj miejsce śmierci w nilfgaardzkich żołnierzy, no ale kurde. Tu coś się zbugowało. Może gdzieś tutaj, kurde. Ale nie, bez przesady, tutaj to na pewno nie ma tych żołnierzy tutaj. Może spróbujmy tutaj jakoś. O, tu coś mamy. A nie, to są... Składniki, a sobie weźmiemy, a co tam? A co mi tam? Weźmiemy sobie. No nie ogarniam tego za bardzo tutaj, powiem wam. No nie wiem. Tu, o! Są starsze. Dobra, mam. Fajnie. Kurde, nie ogarnąłem, powiem wam. Nie ogarnąłem tego, ojeju. Dobra, okej, lecimy.
Aha, to nie tutaj jednak. Dobra. Ojej, nie. Tędy, okej. Chodź, płotka, za mną, chodź. Fajnie, teraz którędy, pytanie. Tędy, tak, okej. Okej, fajnie, jednak znalazłem, kurde, bo nie ogarnąłem, powiem wam szczerze, tak do końca tego miejsca. Ale dobra, jesteśmy już na miejscu praktycznie, tylko którędy te... Wow, Geraltowi się udało. Gniazdo Gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. O! Sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy Gryf go tu przyniósł. I długo umierał. No, niestety. Kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. Ale fajny Gryf, kurde, ale samica. Duży. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. Ale on wiedźmi wszystko wie, kurczę, no dziwię mu się takiemu człowiekowi. Wszystko wie, ja cię kręcę. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie obijanie śl... Nie broniła się, musieli ją... Dobra tam. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku, miała 10-12 lat. Wszystko wie, no kurczę, ja cię Gryfy wiążą się za kręcę. Młodu na całe życie, samiec musi być w podobnym wieku. Określ gruby gatunek. Stosiny, gęsty przypiórek, Gryf królewski. Okej, wychodzimy stąd. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków. Okej, dobra. Pora wrócić do Wesemira. Do kogo? A, do Wesemira. Okej, dobra. Odejdź, kocie, stąd. Kurde. Ojeju. Dobra, okej, lecimy do tego Wesemira, co nie... Co ci kopnę, kocie, i wylecisz mnie stąd. Dobrze? No, tutaj jestem. O kurde. Okej, to pojedziemy tylko do tego Wesemira, co nie, i zakończyć inaczej oczywiście. Bo... Nie wiem, czy będę kichał cały czas w pioruny. Bo to trochę to jest już wnerwiające, powiem wam szczerze. No i jedź, co ty to robisz? A, tędy. Tylko żeby tu nie wyjechać za las, kurde, jakiś. Wiecie, za jakieś miejsce w pieruny. Oj, już się pomyliłem. No już. Okej, daleko jest ten Wesemir w ogóle? Trochę drogi jest, no dobra. Co tam było? Babo, uważaj trochę, jak ty łazisz, dobrze? Dobrze, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!